Autobus stanął w płomieniach. Do zdarzenia doszło dzisiaj przed godziną 13 w samym centrum Rybnika. Policjanci zablokowali ulicę 3 Maja od skrzyżowania z Chrobrego do Placu Wolności. Ewakuowano kilkudziesięciu pasażerów, do szpitala trafił kierowca. Na miejscu byliśmy z naszą kamerą. Dziś przed godziną 13 ulica 3 Maja w samym centrum Rybnika została zablokowana na kilkadziesiąt minut. Powodem był autobus komunikacji miejskiej, który dosłownie stanął w płomieniach. Autobus linii numer 4 wyjeżdżał jak zwykle zapełniony pasażerami z Placu Wolności na ulicę 3 Maja, gdy nagle z tyłu pojazdu pojawiły się płomienie. Kierowca przytomnie zauważył w porę zagrożenie i zaczął działać. Całą akcję widzieli świadkowie, pracownicy pobliskich sklepów. Kierowca sprawnie ewakuował pasażerów. Bardzo szybko pokazała się straż, policja. Także wydaje się, że to wszystko funkcjonuje tak, jak należy. Dużo pasażerów musiało opuścić autobus? Sporo. Oczywiście nie liczyłem, ale autobus był pełniuteńki, więc wyobrażam sobie, że paniki troszeczkę w środku było. Na miejsce przybyły dwie jednostki straży pożarnej, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły akcję gaśniczą. Paliła się komora silnika, działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu piany na palącą się komorę, ugaszeniu pojazdu. Na 3 maja przybyła także karetka pogotowia. Nikt z pasażerów wprawdzie nie ucierpiał, ale do szpitala przewieziono kierowcę, który źle się poczuł. Strażacy zaledwie w 15 minut poradzili sobie z ogniem, jednak na tym nie zakończyły się ich działania. Jest także wyciek któregoś z płynów eksploatacyjnych pojazdu i musimy stwierdzić, czy to jest paliwo, czy olej. Jeżeli to jest paliwo, musimy je wypompować ze zbiornika, żeby nie stwarzać dalszego zagrożenia dla pojazdów. Przejazd z ulicą 3 Maja przez godzinę był niemożliwy. Policja zablokowała drogę od skrzyżowania z ulicą Chrobrego do Placu Wolności. Trwa ustalanie przyczyn pożaru autobusu i szacowanie strat.